Mieszczanieckie Makarony zapraszają Państwa do obejrzenia odcinku z projektantką mody Nataszą Pawluczenko, która urodziła się na Białorusi. Ja teraz witam Cię bardzo serdecznie, Nataszo. I powiedz mi, jak to się stało, że pojawiła się tutaj w Polsce? Zupełny przypadek i uważam, że to też nie był przypadek, ponieważ część rodziny była polska, która nigdy nie zdążyła wrócić do Polski po II wojnie światowej. Zupełnie przypadkowo się stało tak, że moja rodzina już jest tutaj. A jak długo mieszkasz w Polsce? 10 lat. 10 lat. A w tym roku, o ile dobrze pamiętam, to twoja marka obchodzi 10 urodziny. Dokładnie. Tyle lat, co mieszkam w Polsce, tyle lat obchodzi moja marka w Polsce. Przedtem pracowałam jeszcze 5 lat na Białorusi i poza Białorusią w różnych innych krajach. Zresztą ja całe życie podróżuję wszędzie i mieszkam tutaj kilka lat, tam kilka lat. Natomiast w Polsce jestem 10 i moją markę 10, więc wszystko tak się składa jubileuszowo. I tak na bieżąco w domu gotujesz? Ale oczywiście to jest moja wielka pasja i wszystkie moje dania są dla moich dzieci i wychowuję dzieci w sposób taki, że dzieci jedzą generalnie dania. Powiedzmy może w Polsce mało uznawane za dziecięce dania, ale generalnie bardzo dużo czerpię inspiracji z kuchni włoskiej. Akurat z włoskiej? Tak. A to może jakieś takie połączenie właśnie z tym, że jesteś projektantką mody. Zazwyczaj Włochy kojarzą nam się z modą. Tak, dokładnie. Włochy, tam i Paryż i tak dalej. Natomiast przeżyłam swoje 4 lata w Kalabrii. To jest mój ukochany kraj, Italia i region kalabryjski jest po prostu przecudowny, który jest absolutnie związany z kuchnią, z gotowaniem, z dobrym jedzeniem, z owocami morza, z pięknym słońcem, z przecudownymi ludźmi. Więc spędziłam tam bardzo, bardzo fajny czas i to były moje lata, kiedy jeszcze było życie absolutnie beztroskie, więc generalnie te dobre wspomnienia są stamtąd i tak samo wiele przepisów wynoszę z tych domów włoskich, w których często przebywałam. Ta prosta kuchnia włoska, taka prawdziwa, nierestauracyjna, tą, którą widziałam na co dzień, staram się teraz sobie przypominać pewne momenty i wprowadzać to w moje życie codzienne. Właśnie dlatego dzisiaj będziesz gotowała coś specjalnego. Będzie to wielka, piękna ośmiornica, czyli będzie makaron z ośmiornicą, z sosem. No i nasz przecudowny makaron czanieckie, który gości w moim domu już od naprawdę wielu, wielu, wielu lat. Nataszo, jesteś projektantką mody, urodzoną na Białorusi, mającą pochodzenie polsko-ukraińskie i mnie zawsze pytają, czy ja czuję się bardziej Polką czy Czeszką. I ty jesteś kim? Właśnie sama nie wiem, kim jestem. Czasami się zdarzają, słuchajcie, takie dni, kiedy rano się budzę i naprawdę nie pamiętam, w którym języku powinnam zacząć mówić. Widzę tą ścianę, o dziecko, okej, po polsku, więc generalnie tak czasami jest. Moja mama z pochodzenia jest Polką, natomiast już była urodzona na Białorusi i pochodzi z rodziny polskiej, bez żadnych innych narodowości. Natomiast tata ma pochodzenie ukraińskie, natomiast wszyscy mamy paszporty białoruskie, a również dokumenty, paszporty polskie, więc to jest bardzo skomplikowane. I jako małe dziecko byłam wychowywana przez moją prababcię, przecudowną, piękną kobietę, bardzo elegancką, która bardzo dużo czytała mi po polsku. Natomiast nauczyłam się polskiego. Tak pięknie rozmawiasz po polsku. Właśnie uczyłam się polskiego tutaj i w momencie, kiedy przyjechałam do Polski, gdzieś tam ten polski był bliski, natomiast absolutnie nie potrafiłam po polsku mówić. I kupiłam sobie książkę Anna Karenina po polsku i zaczęłam ją czytać. I dzięki temu poprawnie piszę, prawie zawsze poprawnie mówię. I przez to tak naprawdę ciężko mi powiedzieć, kim ja jestem. Jestem chyba Europejką, tak samo jak ty. Ja. Dokładnie. Tym zwiedzaniem tylu krajów inspirujesz się w gotowaniu w domu? Bardzo, oczywiście. I powiem szczerze, że absolutnie nie umiem gotować według przepisów. Totalnie mi to nie wychodzi, jestem absolutnie twórczą osobą. I często jest tak, że widzę coś, aha, a to zrobimy z tym, a to z tym, a to z tym. I to połączymy, wychodzi fajne danie. I później czasami sprawdzam według jakichś przepisów, czy to jest poprawne, czy tak może być, czy ja jakiegoś błędu nie popełniłam, więc myślę, że mam dobrą intuicję w gotowaniu. Dokładnie tak samo ma moja córka, która przewspaniale gotuje, mając 10 lat i myślę, że gdzieś tam będzie kiedyś dobrą kucharką domową. Natomiast bardzo lubię eksperymentować, bardzo lubię wymyślać smaki, łączyć różne smaki ze sobą, tak samo jak dzisiaj zrobimy ośmiornicę z nutką pomarańczy i troszkę czosnku i widzę papryczki chili. Papryczki chili zobaczymy, ale myślę, że też wykorzystamy. Pięknie. I bardzo często właśnie miksuję na różne sposoby kuchni. Oczywiście są jakieś podstawy, które gdzieś
nie wolno złamać i staram się jakby lawirować w tych wszystkich. Widać naprawdę, że jesteś osobą bardzo kreatywną. Twoja marka w tym roku obchodzi 10. rocznicę i przygotowujesz może jakąś imprezę taką na te okrągłe uroczystości? Obowiązkowo będzie impreza. W tej chwili jesteśmy w trakcie przygotowań naszego jubileuszu. Mam nadzieję, się modlę do wszystkich świętych, żeby wszystko się udało. Jeżeli wszystko będzie w porządku, będzie to w Rzymie. Ponieważ raz do roku biorę udział w takim bardzo znanym festiwalu modowym w Rzymie, który się nazywa Alta Roma i robimy na dużym wybiegu pokaz. W tym roku chcielibyśmy naszą rocznicę 10. zrobić tam, dlatego że Rzym troszkę otworzył mi oczy bardziej na tą modę prawdziwą, troszkę mi pomógł rozwinąć skrzydła, gdzieś utwierdził to, co jest dobre, znalazłam nowe drogi, to czego jeszcze muszę się nauczyć i dzięki temu dalej się rozwijam. I przy współpracy z naszą ambasadą polską będziemy tą rocznicę tworzyć razem. Gratuluję. No, zobaczymy, to jeszcze się okaże. Na tą specjalną okazję robimy też specjalną kolekcję ubrań. Działamy charytatywnie też również. Wózek skórzanych, tak jak dzisiaj ja włożyłam. Twój projekt. Tak, przez taki... ciebie zaprojektowana bluzka skórzanna. Kaszualowy projekt. Dekolty mamy z tyłu, na plecach. Uważam, że najbardziej zmysłowa kobieta jest dekoltem na plecach. Natomiast na rocznicę przygotowuję absolutnie specjalną kolekcję, taką, która wraca do podstaw krawieckich, ponieważ mój pradziadek Jan Popławski, jeszcze Polak, był bardzo dobrym, szanowanym, znanym krawcem, który obszywał polską armię. Mm. I stąd myślę, że ja jako jedyna w naszej rodzinie znowu jestem w Polsce po tych latach długich i jako jedyna kontynuuję ten zawód. Absolutnie nieświadomie to się stało, więc chciałabym z takim wielkim szacunkiem do tych starych tradycji krawieckich zrobić taką kolekcję, która znowu zrobi powrót do dobrego krawiectwa, do dobrych tkanin, do dobrego kroju, do jakości. Jednak w dobie takiej, w tej chwili, w której my żyjemy, masówki, w wielu sieciówkach też się ubieramy, jednak gdzieś się zatraca ta tradycja. Tak samo jak w Danii. Danie musi być proste, tylko musi być z sercem zrobione. Tak jak nauczyli mnie Włosi. Wszystko musi być proste. Zbyt skomplikowane dania to już na górną półkę. Szefowie niech tam wymyślają takie rzeczy. Natomiast na co dzień wszystko musi być proste. A to, co jest proste, wymaga miłości, serca i perfekcji. I gotujemy jaką kuchnię? Kuchnię gotujemy włoską. Super. Królowa naszego dania. Mm. Jest to przepiękna ośmiornica. Wow. To jest raz. Żyjemy makaronu czanieckiego. Mm-hmm. Spaghetti. Bardzo dobry makaron. A całe dodatki tutaj będziemy na bieżąco używać. To co, zaczynamy? Zaczynamy, tylko wiesz co, ty gotujesz ośmiornicę, u nas się mówi chobotnicy. I ja będę w międzyczasie gotowała też makaron, warkoczyk, zapiekankę z kalafiorem. O, bardzo fajny dodatek. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Subskrybujcie kanał Czanieckich Makaronów.